sobotę 20 sierpnia o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Andrzejem Celińskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam Pana posła Andrzeja Celińskiego, ma 44 lata, dziś poseł Unii Wolności, senator pierwszej i drugiej kadencji Senatu, z wykształcenia socjolog. Po marcu 1968 roku relegowany ze studiów, studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także na socjologii i filozofii w Warszawie. W latach 1972-1977 pracownik tzw. IPSIR-u, czyli Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, także Warszawskiego Biura Projektowego Przemysłu Budowlanego oraz Instytutu Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego. Opozycjonista, członek KSS KOR od roku 1978, działacz Solidarności, sekretarz naczelnych władz Solidarności, a to od 1 października roku 1980 Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, Komisji Krajowej, sekretarz gabinetu przewodniczącego w czasie 16 miesięcy lat 1980-81. Po stanie wojennym internowany, w latach 1988-1989 znów sekretarz Komisji Krajowej, nazywała się wówczas wykonawcza, oczywiście uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Ma trzech synów, oczywiście żonaty. Jest także prezesem kapituły, czy wielkim kapitulnikiem, tak to się nazywa, przyznającej znak Teraz Polska. A ja zacznę od końca, nie od styropianu, o którym... Ale ja mogę zacząć od życiorysu? Proszę. Kiedy w latach 50., tych wcześniejszych, mrocznych latach 50. Przychodziłem na świat? Mój wuj, Jan Józef Lipski, musiał co tydzień albo dwa tygodnie kadrowcowi składać kolejną wersję życiorysu. W końcu się zezłościł i na końcu dopisał: ja kocham Bruno Schulza. Wtedy kochać Bruno Schulza to już był grzech, natomiast napisać to tak demonstracyjnie w ankiecie personalnej to było więcej niż grzech, ale to było 100 razy ważniejsze od dokładnie wszystkich informacji, które zawierał jego życiorys pisany dla kadencji. No to pierwsze pytanie. Kogo pan kocha, panie Andrzej? Nie, to jest zupełnie inna sprawa, kogo ja kocham, to jest moja sprawa prywatna. A kogo nie można natomiast dzisiaj kochać? Kogo nie można? Nie wiem, wie pan, to zbyt frywolne dla mnie, żeby się po tym swobodnie poruszać. Z pewnością obok tych, czy zamiast tych dziesiątek informacji, które pan podał, dla mnie dużo istotniejsze było to, że uważam, że człowiek powinien się starać myśleć zdroworozsądkowo i tyle. I dawać świadectwa myślenia zdroworozsądkowego, czy był tam, czy gdzie indziej, piastował funkcję albo nie piastował, to nie ma wielkiego znaczenia. Czy był telefon? Był telefon na początek naszej rozmowy. Myślę, że miła wiadomość. Nasza telewizja prosiła, żeby przekazać panu wyrazy sympatii. Bardzo miło. No więc nie tylko, zaczynamy. Nie tylko sympatii, ale także rozsądku. Panie Andrzeju, jeśli już o rozsądku mowa, właśnie ta Teraz Polska, muszę powiedzieć, że to mnie w tym wszystkim najbardziej gnębi. Czym ten znak różni się od socjalistycznej kategorii, pierwszej kategorii Q? Co to w ogóle jest? Ja już się domyślam, że jak pan mówi socjalistycznej, to pan mówi, szuka przymiotnika, który by znieświeżył trochę tego rodzaju znak. Otóż mi się zdaje, że niezależnie od tego, w jakim ustroju się politycznym żyje, to produkty kraju, który ma taką albo inną formę ustroju politycznego, powinny być możliwie najlepsze po to, żeby konkurować z innymi. Powiem precyzyjniej, mówiąc socjalistyczna, mówię właśnie o produktach kraju. Chciałem zapytać, czy produkt może wyprodukować kraj, czy też produkt może wyprodukować po prostu dobra firma, która ma swoje logo, nazywa się Sony albo Nino Cerutti. Ja kupuję to dlatego logo, a nie dlatego, że jakiś wysoka komisja w jakimś kraju przybiła mu pieczęć jakości. Istotną rzeczą jest to, by ludzie kupujący, ludzie będący na rynku, wiedzieli, że coś jest szczególnie dobrego, że coś powinno spotkać się z ich zainteresowaniem konsumenta. Tego rodzaju certyfikaty, jakim jest to godło promocyjne Teraz Polska, służą właśnie zogniskowaniu uwagi ludzi kupujących na produkt,
który zdaniem tych, którzy ten certyfikat posiadają i mogą go przyznać, zasługuje na szczególną uwagę. Teraz Polska oznacza, że uważamy, że taki oto towar, który nagradzamy, jest wizytówką tego, co w Polsce potrafimy wyprodukować. Proszę pana, ja bym się z tego nie śmiał. Jeżeli się ogląda metki towarów sprzedawanych na rynkach zewnętrznych, to się na przykład czasem spotyka flagę amerykańską. A ja chciałem właśnie powiedzieć, że jeśli się ogląda metki, to najczęściej się spotyka Londyn, Hamburg, Berlin, Bruksela, czyli nie. Cały świat. Teraz Polska czy Zjednoczona pana, Europa? Ale... Czy nie ma tu czegoś ksenofobijnego w tym haśle? Nie, no, ksenofobicznego nie ma z pewnością nic i to nie o to idzie. Dlaczego gdyby miało być, to oznaczałoby to, że ludziom się galereta z mózgu zrobiła, którzy robią tego rodzaju znaki. Natomiast idzie tutaj rzeczywiście o to, żeby jak się ma coś dobrego w kraju, to żeby pokazać to na zewnątrz i jednocześnie zaprzyjaźnić rynek z tym krajem, który to produkuje. Żeby pokazać to, co jest specjalnie dobrego. Otóż to jest zabawne, Polska miała, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, rynkowe, opinię do bardzo niedawna kraju nieudaczników, którzy z pewnością nie potrafią nic produkować. To zresztą było nieprawdą, bo produkowaliśmy kilka, przynajmniej albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt asortymentów bardzo interesujących na rynkach, bardzo wymagających także rynku obecnej Unii Europejskiej czy rynku amerykańskim. Widemelex na przykład w latach 70., wczesne lata 70. Potrafiliśmy coś produkować. Natomiast generalna opinia o nas była dosyć niedobra, także dlatego, że my sami chodzimy z nosami spuszczonymi do ziemi i jak ten Maruda ze Smurfów opowiadał, że nam się z pewnością nic nie może udać. I tu chodzi o odwrócenie tego wizerunku, a można go odwrócić zwłaszcza wówczas, czy pod warunkiem, kiedy sami także potrafimy z pewnym uśmiechem i przyjaźnią pokazać to, co mamy dobrego. Jeżeli się wstydzimy to, co mamy dobre, to z całą pewnością nie wygramy konkurencji zewnętrznej. Jestem niewiele zorientowana w sprawie organizowanej przez ONZ konferencji kaliskiej. Nie bardzo mogę się dowiedzieć z prasy, skądkolwiek, jak ta konferencja będzie przebiegała. Wiem, że dotyczy ona porządku demograficznego na świecie. W jaki sposób miałam tę możliwość, że kojarzę sobie, iż jest to konferencja, że będzie to konferencja jak gdyby powiązana z tą, która odbyła się w Nowym Jorku w 1932 roku. Czy mógłby pan na ten temat coś powiedzieć więcej? To znaczy na temat zakresu tej konferencji, jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie, czy Polska będzie brała udział w tej konferencji? Dziękuję. Bardzo, bardzo interesujące pytanie, że nie powiedziałem, że pan poseł jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Tak, ale ja na ten temat wolałbym się nie wypowiadać i nie będę się wypowiadał, dlatego że nie czuję się kompetentny. W sprawie konferencji tej nie czuję się kompetentny. Natomiast generalnie pani powiedziała dokładnie informacje z innym ludziom także, o co idzie. Idzie o zagadnienia demograficzne. Idzie o wypracowanie instrumentów dla ograniczenia wzrostu ludności świata, czy zastanowienia się nad instrumentami jakiejś kontroli nad gwałtownie w niektórych, zwłaszcza obszarach świata, rosnącą ludnością. Natomiast nie chciałbym się tym wypowiadać, dlatego że sądzę, że moja wypowiedź musiała być niekompetentna. Ja nie mam zwyczaju, nieprzygotowany do jakiegoś tematu, zabierać głos w tym temacie. Dziękuję. Kolejny telefon. Ktoś się dodzwonił. Halo, dzień proszę, dobry. Proszę pan sam zadać pytania. Halo. 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 Tak, prosimy. Słyszymy pana dobrze. Halo, z kim rozmawiam? Andrzej Kijowski, dzień dobry, proszę, może pan zadać pytanie. Panu może panu zadać pytanie. Tak. Po pierwsze, czy pan należy do tego narodu wybranego? Nie rozumiem. To jest jedno. Do czego należy? Narodu wybranego. Wybranego. Drugie pytanie, ważne. Pan słucha? Tak, tak. Słuchamy. Należał pan być działaczem KOR-u, tak? Tak. Słucham? Tak, ja byłem członkiem Komitetu Obrony
samorząd społeczny KOR. Pytania, chciał zapytać, jak się pan dzisiaj czuje, co pan myśli, kiedy widzi pan robotników w tej sytuacji, kiedy bywa, że popełniają samobójstwa, że jest to mnóstwo, jest tam mnóstwo dramatycznych sytuacji. Nie znam ostatniej statystyki samobójstw w Polsce, natomiast myślę sobie, że akurat to, co klasa robotnicza nie jest szczególną grupą społeczną, która jakby częściej niż w innych grupach spotyka się samobójstwa. Nie bardzo, znaczy ja rozumiem pewną niechęć i agresję w tym pytaniu, zwłaszcza w tym pierwszym, który usłyszałem o naród wybrany. Nie bardzo rozumiem tego pytania. Domyślam się, dlatego że no, trochę czytam i tak dalej. Domyślam się, że pytanie dotyczyło tego, czy ja jestem Żydem na przykład, bo to chyba to miało znaczyć, mówiąc w języku polskim. I tutaj chciałbym przytoczyć coś, co w swojej książce napisałem. Gdyby to pytanie tak miało zabrzmieć, że ja mam zwyczaj na to pytanie odpowiadać takim językiem, że kiedy ktoś mi się zapytał, czy prawdą jest, że mój ojciec był rabinem w Wyszogrodzie, to ja odpowiadam, że nie jestem pewny, bo moja matka twierdziła, że w Wyszogrodzie przed wojną był cadyk, a nie rabin. Znaczy, innymi słowy, uważam, że jeśli tu intencja, dobrze, właściwe intencje odczytałem, czyli jakieś takiej niechęci, nienawiści, czegoś takiego, no to z całą pewnością nie jesteśmy z tej samej partii, z tego samego, z tej samej organizacji, z samej grupy ludzi podobnie myślących z tym panem, który to pytanie chciał zadać. Oczywiście, ja jeszcze nie powiedziałem, skoro już o partii mowa, jest pan poseł oczywiście działaczem Unii Wolności, co więcej przewodniczącym Unii Wolności na terenie Płocka. I stąd moje pytanie o Płock, o w ogóle obecną sytuację polityczną, ona się bardzo zmieniła. Czy na przykład po wyborach samorządowych możemy mówić o tym, że wpływ pańskiej partii, tej, którą się pan identyfikuje, na władzę stał się większy, mniejszy niż po niewątpliwej klęsce 19 września? Nie powiedziałbym klęsce przede wszystkim, aczkolwiek zgodziłbym się, gdyby pan użył pojęcia porażki. Czy te wybory samorządowe zmieniły? Troszkę tak. Pokazały rzecz w gruncie rzeczy oczywistą, że Unia Wolności ma większe szanse wyborcze, odnajduje większe szanse wyborcze w dużych aglomeracjach miejskich. Natomiast druga rzecz chyba jest istotniejsza, którą chciałem powiedzieć, że wybory samorządowe w jakiś sposób są kolejnym krokiem porządkowania politycznej sceny przez zamieranie szans egzotycznych, marginesowych grup politycznych, które pojawiają się jako efemerydy na scenie, po to, żeby za chwilę zgasnąć. Problem z demokracją polega na tym też, że ona nie tylko musi mieć swoich wyznawców w możliwie szerokich kręgach społecznych, ale także musi być zorganizowana w partie polityczne. My na ogół nie lubimy partii politycznych. Ja też się bardzo źle czuję w zbiorowości, gdzie nie odpowiadam wyłącznie za swoje decyzje i swoje wybory, ale także muszę odpowiadać za wybory kolegów, którzy niekoniecznie. Czy można powiedzieć już o tym, że nasza scena polityczna, o której mówimy od 4 lat, jest już w sposób trwały zabudowana? W sposób trwały z pewnością nie. I są ku temu bardzo ważne powody społeczne, mianowicie takie, że w gruncie rzeczy Polacy jako zbiorowisko, zbiór ludzi, ogniskują swoją uwagę na dwóch typach grup społecznych. Na narodzie, jesteśmy narodem polskim, i na rodzinie, na bardzo tej wielkiej, dalekiej od człowieka grupy, z którym jesteśmy bardzo silnie, związani, jakim jest naród, i z drugiej strony do rodziny, bardzo partykularnej, bardzo szczególnej grupy, absolutnie niezbędnej dla życia człowieka, natomiast jednocześnie jednak takiej, która bardzo silnie wiąże interesy poszczególnych ludzi właśnie z tą grupą. Natomiast jesteśmy w bardzo znikomym, chciałem powiedzieć nikczemnie małym stopniu społeczeństwem, to znaczy bardzo słabo jesteśmy zorganizowani pomiędzy tymi grupami i to powoduje, że także scena polityczna, która odnosi się jednak do czegoś mniejszego aniżeli naród, prawda? Partii politycznej trudno partii jest budować na koncepcie narodu. Państwo się buduje na koncepcie narodu. Natomiast partia musi się odnosić do jakichś specyficznych interesów społecznych. No i oczywiście także trudno jest zdobywać głosy dla jednej rodziny. I tu muszę wrócić do początku naszej rozmowy. Czy gospodarkę rynkową można budować na pojęciu narodu? Inaczej mówiąc, czy w
tym, w tej rynku europejskim, do którego zmierzamy, powinny być jednak jakieś preferencje dla gospodarek narodowych? Czy na przykład jest pan za tym, żeby wprowadzać cła zaporowe? Czy polskie rolnictwo powinno być chronić się przed przypływem tańszej żywności? Pan galopuje jak rozpędzony parowóz zjeżdżający ze szczytów Ant w nizinie Amazonii. No tak, nie tak szybko, nie tak szybko. Mi się wydaje, że odpowiedzialność obywatela, zwłaszcza polityka, za swój własny kraj wskazuje, że nie może on być obojętny wobec kondycji przedsiębiorstw, które rozwijają swoją produkcję na terenie działania tego polityka, jego chociażby okręgu wyborczego, czy szerzej państwa, w którym chce funkcjonować. Z drugiej strony zmierzamy do pewnej, do Unii Europejskiej, do pewnego konceptu, który zaciera, rozwadnia, rozrzedza granice pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi i w którym szukamy takich mechanizmów, gdzie przedsiębiorstwa będą funkcjonowały na wspólnym europejskim rynku. No i z tego punktu widzenia odpowiedź niestety nie jest taka zupełnie prosta. Znaczy, z jednej strony należy unikać sytuacji, w których polskie przedsiębiorstwa mają całkowicie cieplarniane warunki funkcjonowania, czyli zamykamy jakby rynek polski dla innych, z tego względu, że po pierwsze konsument będzie niezadowolony, że jakość produkcji będzie gorsza i ona będzie droższa ponadto. Po drugie dlatego, że z całą pewnością z takimi niekonkurencyjnymi przedsiębiorstwami nie będziemy w stanie łączyć się także w tym, co dobre, z krajami Unii Europejskiej. Ja mam do pana jedno pytanie. Co myśli pan o prezydenturze pana Kuronia i prezydenturze pana Boniego, panów związanych obydwu z Ministerstwem Pracy, w którym, jak pan wie, stało się bardzo źle, to już jest publiczne. Dziękujemy. A więc zabawne pytanie o kandydata na prezydenta miasta Warszawy, negocjowanego przez Unię i wymienianego na, jako kandydata na prezydenta kraju. Pierwsze pytanie, czy dotyczyło prezydenta Jacka Kuronia, jak rozumiem, nie na prezydenta miasta Warszawy, tylko kraju. Tutaj chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę, że wówczas, kiedy Jacek Kuroń był ministrem pracy i spraw socjalnych, to jeśli można było mu wobec jego polityki formułować jakieś zarzuty, to raczej za te zarzuty powinny iść dokładnie w przeciwnym kierunku, aniżeli pani sugeruje. To znaczy, że być może zbyt mocny był ministrem pracy wobec możliwości polskiej gospodarki, jeśli już formułować zarzuty. Aczkolwiek ja bym na to odpowiedział w ten sposób, że daj Panie Boże nam, aby każdy minister swojego resortu potrafił dbać o rzeczy, sprawy, które powierzono jego pieczy. Problem raczej wówczas byłby dla mnie w słabości innych resortów, ministrów innych resortów. Wiem, że jest to pytanie trudne dla polityka. Czy Unia Wolności jest w stanie, czy pan osobiście może nawet nie Unia Wolności, zaproponować kogoś, kto ma realne szanse zostać wybrany prezydentem kraju i czy taką osobą jest Jacek Kuroń, czy może pan Mazowiecki, czy może pani Suchocka, czy może pan tutaj poprzeć któryś z tych kandydatów? Powinienem zejść pod stół i zacząć kręcić. Jako człowiek powiem, że bardzo dobrze bym się czuł w Polsce w okresie prezydentury Jacka Kuronia. Mam bardzo głębokie zaufanie zarówno wobec jego takich prospołecznych postaw, jak i jego umiejętności organizowania zespołów ludzkich, ale przede wszystkim się wydaje, że jest to ten styl obecności w życiu publicznym, który jest bardzo bliski nie tylko mojemu sercu, ale wydaje mi się, że on jest także bliski temu konceptowi Polski zmodernizowanej, tej Polski, do jakiej dążymy, aby ona się stała za 5, 10 czy 15 lat. I być może stanie się tak, że Jacek Kuroń już nie będzie na tym świecie, natomiast Polska będzie taka, o jakiej on marzył w latach 70., czy latach 80., czy 90. To jest odpowiedź wprost na pytanie wprost. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, te negocjacje trwają i zdaje mi się, że tutaj rzeczywiście lepiej byłoby, gdybym się zachował jak polityk i nie oceniał prezydentury Michała Boniego przed momentem, zanim ona się zrealizuje. Jest jeszcze jeden element, którego pominąć nie można. Mówię ciągle o prezydenturze kraju. Z życiorysu może nie wprost wyniknęło, że pan Andrzej Celiński był przez 9 lat jednym z najbliższych współpracowników Lecha Wałęsy. Byłoby lepiej, gdyby to mówił Lech Wałęsa, a nie Andrzej Celiński. Że był najbliższym współpracownikiem, rozumiem. Ja też nie powiedział tego Andrzej Celiński. Wynika to z życiorysu, jednak szef gabinetu przewodniczącego. Jak się pan czuje od 4 lat pod, w
kraju, którego prezydentem jest Lech Wałęsa. Inaczej mówiąc, jak ocenia pan prezydenturę byłego przewodniczącego? Ja myślę, że niezależnie od tego, co opinia publiczna wykazuje w rozmaitych badaniach, nie jest to najgorszy prezydent Polski, a wobec alternatywy, jaka wówczas była, przypomnę tutaj, że 1/5 Polaków od razu z miejsca na dzień dobry opowiedziała się przy 7 chyba kandydatach za prezydenturę Stanisława Tymińskiego, który przyszedł do drugiej rundy. No więc w stosunku do alternatywnych rozwiązań nie była to najgorsza, czy nie jest to najgorsza prezydentura. Ja myślę, że całkiem jest niezła, aczkolwiek ja nie byłem zwolennikiem tej prezydentury i pozostaję nadal na swojej własnej pozycji. Ja sobie myślę, że w państwie tak rozległym jak Polska, prawie 40-milionowym, rozmaici ludzie o wybitnych zdolnościach i w biografiach sprawdzonych także w praktyce, mogliby odnaleźć dla siebie bardzo różne miejsce. Niekoniecznie prezydenta Polski. Znaczy ja myślę, że w Polsce jest więcej miejsc dla ludzi ambitnych ze zdolnościami i z jakimś godnym życiorysem dla publicznej aktywności, rekomendujących ich do działania na rzecz państwa, niekoniecznie na stanowisku szefa państwa. Pański związek z Lechem Wałęsą, z osobą Lecha Wałęsy trwał do roku 1989, do jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego ten związek się skończył? Czy to pan się zmienił, czy Wałęsa się zmienił? Proszę pana, to dosyć intymne pytanie. Jestem zażenowany tymi pytaniami z tego względu, że przy różnicy pozycji społecznych, jakie zajmuję ja i jaką zajmuje Lech Wałęsa, wolałbym, żeby te pytania były kierowane do Lecha Wałęsy. Uważam, że jest to takie trochę ocieplanie się wokół ogniska daleko większego, aniżeli ja potrafię rozpalić. I dla mnie tego rodzaju postawa jest postawą żenującą. Także wolałbym zostawić to. Tak, zostawić to historii. Rzeczywiście był okres 9 lat, a zwłaszcza półtorej roku pierwszej Solidarności, jak ja nazywam, bardzo bliskiej współpracy. Później zakończyłem tę współpracę przygotowaniem, właściwie jednoosobowym przygotowaniem wizyty Lecha Wałęsy jako przewodniczącego jeszcze Solidarności w Stanach Zjednoczonych i dość. Czy zgadza się pan myślowo z tym, żeby ONZ decydowało o sprawach regulacji urodzin także w tym kraju? ONZ decyduje o tyle, ile kraje członkowskie ONZ godzą się na rozwiązania, które to niekompromisowe rozwiązania. Natomiast uważam, że istotnie problem demograficzny jest jednym z istotnych, najistotniejszych problemów współczesnego świata, zwłaszcza w Czarnej Afryce, ale także w Azji. I rzeczą byłoby nierozsądną dla polityków czy mężów stanu, którzy odpowiadają za losy świata, aby negliżowali istnienie tego problemu. Każdy, kto widział Czarną Afrykę, chociażby przez okienko telewizora, wie, że nie można tego problemu pomijać jako istotnego i pozostawiać jakby samemu naturalnemu biegowi zdarzeń. Rozmowa o pierwszej Solidarności uciekła nam w kierunku jej byłego przewodniczącego, a jednak był to, czy chwilami starał się być, związek zawodowy. Moje pytanie o rolę związków zawodowych w dzisiejszym świecie. Czy w prywatnych firmach powinny istnieć związki zawodowe, czy w ogóle istnienie związków zawodowych z jednej strony i wolna gra rynkowa mogą się ze sobą godzić, czy też nie? Oczywiście, że w prywatnym przedsiębiorstwie związki zawodowe nie tylko mogą w sensie prawnym, ale powinny w sensie społecznym. Ale zdaje sobie pan sprawę, że właściwie w prywatnych firmach w Polsce w tej chwili związki zawodowe nie działają? Zdaję sobie z tego sprawę i ja myślę, że ten stan się zmieni. To jest pierwsze zdanie, co chciałem powiedzieć. Natomiast drugie zdanie jest takie, że mnie się zdaje, że w sensie politycznym związki zawodowe w Polsce odgrywają rolę niepomiernie wielką w stosunku do swojej odpowiedzialności i w stosunku do zdrowego rozsądku, czy może inaczej mówiąc, odgrywają rolę nie tam, gdzie mogłyby sensownie odegrać. Jak człowiek będąc za blisko w swoim funkcjonowaniu partią politycznym i za bardzo funkcji, jakie partia polityczna spełnia, w za małym stopniu natomiast wypracowały narzędzia, mechanizmy negocjowania warunków pracy i płacy z swoim pracodawcą. Jest to problem. Związki zawodowe istotnie,
być może ze względu na historię Solidarności, która przecież była historią przede wszystkim ruchu narodowo-wyzwoleńczego, przecież, która daleko wykraczała poza rolę Związku Zawodowego i całe szczęście, dlatego że dzięki temu mamy tę wolność, jaką się Europa w tej chwili cieszy i Polska przede wszystkim, że Związki Zawodowe przez swoją właśnie historyczną pewną zaszłość mają ogromne trudności w przystosowaniu się do tej zupełnie nowej sytuacji, w której kraj jak jest krajem wolnym. Krótko związek Mariana Krzaklewskiego i jego działanie, włącznie z odwołaniem rządu przed rokiem. Ja myślę, że tak jak Krzaklewski ocenia Unię Wolności, czyli negatywnie. Tu jesteśmy jakby po obu stronach. Parę konkretnych pytań. Ważnym wydarzeniem w tej chwili jest wyrok uniewinniający na zabójców, ludzi, którzy kierowali resortem spraw wewnętrznych pana Ciostania i pana Płatka w okresie zabójstwa księdza Popiełuszki. Czy to oznacza, że sądy mamy nadal PRL-owskie, czy wręcz przeciwnie, oznacza, że sądy mamy prawdziwie niezawisłe? Jak pan to ocenia? No, z jednego przykładu bardzo nierozsądnie jest ferować opinie dotyczące całości. Ja myślę, że to, co się dzieje wokół zbrodni Służby Bezpieczeństwa, także tych opisywanych przez nazwiska księdza Jerzego Popiełuszki, czy księdza Suchowolca, czy Niedzielaka, czy wcześniej księdza Kotlarza z Radomia, jeszcze lata 60., przepraszam, że to rzeczywiście jest hańbą. Hańbą przede wszystkim jednak świata politycznego, polityków. Nie potrafiliśmy nie tylko nazwać rzeczy po imieniu, ale przede wszystkim jednak stworzyć instytucjonalnych, czyli prawnych, w sensie organizacyjnych i prawa, takich reguł gry, gdzie zbrodnia mogłaby liczyć na to, że będzie ukarana bardziej zdecydowanie niż obecnie. Tu nastąpiło jakieś pomieszanie pojęć i pomieszanie zdarzeń, ról i tak dalej, gdzie także w kryteriach moralnych, nie tylko prawnych, nastąpiło jakieś dziwaczne rozmycie winy i odpowiedzialności za tę winę. Ja nie chcę się wypowiadać zamiast sądu o winie generała Płatka i generała Ciostonia w tej dokładnie sprawie, aczkolwiek w żaden sposób nie potrafię zapomnieć, że kapitan Piotrowski przez wiele, wiele lat, aż do ostatnich dni październikowych 1986 roku pracował dokładnie pod zwierzchnictwem generała Zenona Płatka w instytucji kierowanej przez generała Ciostonia i ja nie rozumiem tego, co się wokół tego dalej dzieje. Bolący problem, sposób na mafię, jaki kierunek działań wydaje się panu skuteczny? No tutaj znowu trochę jednak nawiązuję do tego, co przed chwilą powiedziałem. Nie może być sytuacji takiej, w której przestępca cieszy się większą ochroną prawa niż obywatel. Ja tutaj tak mam zabawną historię swoją własną, prywatną, dlatego że ja nie, mimo że jestem posłem, przedtem senatorem, ja nie należę do ludzi, którzy unikają konfliktu wówczas, kiedy konflikt trzeba rozegrać. Sam uczestniczyłem przynajmniej w kilku przypadkach, kiedy broniłem na przykład ludzi napadniętych na ulicy. Uczestniczyłem w sytuacjach, kiedy byłem stroną poszkodowaną. I łącznie z takimi zdarzeniami, że umarzano sprawę, prokuratura umarzała sprawę, w której ja byłem ciężko pobity przez przestępcę, którego prawie że doprowadziłem za kołnierz. Mamy już demokrację, na policję. Mamy niezawisłe sądy, mamy wolną policję, czy jej nie mamy. I mamy jednocześnie ciągle bardzo niesprawny aparat państwa, w tym także aparat zarówno sprawiedliwości, jak i aparat ścigania, czyli policji i służby specjalne. No cóż, nie jest to optymistyczny wniosek. Nasz czas się dzisiejszy skończył. Dziękuję panu posłowi za udział w programie, państwu za telefony. Zapraszam za tydzień. Za tydzień naszym gościem będzie marszałek Sejmu poprzedniej kadencji parlamentu, pan mecenas Wiesław Chrzanowski. A więc do zobaczenia za tydzień w A Teraz Konkretnie. Dziękuję bardzo.